Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska-Odero i oczywiście witam ja, Magdalena Rutkowska, już bez Odero. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj tak bardzo, bardzo na szybko przy okazji mojego unboxingu kart Gregorego Scotta Tarot. I proszę Państwa, ja jeszcze, no, ja, tą, ja tą talię zobaczyłam w nowościach, w zapowiedziach i od razu się, proszę Państwa, zakochałam. Paczkę z kartami dostałam kilka dni temu, ale nie miałam czasu nagrać właśnie unboxingu, ale bardzo, bardzo cała się trzęsłam do tego, żeby właśnie otworzyć tą talię. Doczekałam się i, proszę Państwa, będziecie w zasadzie ze mną otwierali tą piękną talię kart. Generalnie przygotowałam sobie nożyczki, ale patrzę. Że teraz wydawnictwo zrobiło lepsze myk, i można bez, noży bez udziału nożyczek otworzyć, rozpakować z folii karty, więc bardzo się z tego cieszę, bo zawsze miałam z tym problem, ale chyba za szybko pochwaliłam dzień przed zachodem słońca, i proszę Państwa, już mam kartę w ręku. Zdjęta folia. I proszę Państwa, zaraz będzie druga folia. Przepiękne, przepiękne. Na razie położę pudełeczko, może tutaj z boku. I teraz zobaczymy, czy tutaj też będę miała jak otworzyć. Będę miała jak otworzyć, kochani, a przynajmniej powinnam mieć jak otworzyć. Wszystko się zgadza. Myk i otwieram. Tralala. La la. I już Państwu pokażę sobie też. Dobrze. Pierwsza karta, karta nazwy, tak jak w, w większości kart tarota jest, odkładam ją na bok i proszę Państwa, przechodzimy do, do kart. Jeszcze tylko pokażę, że oczywiście jak w każdych kartach jest taki króciutki opis. W kilku językach, przykładowe też rozkłady kart. Rzadko z tego korzystam, ale może kiedyś będę miała na to czas. Natomiast zawsze głównie, jeżeli chodzi o stawianie kart, to posługuję się swoimi układami od, lat, od wielu lat, które uwielbiam i kocham. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy oglądanie kart. I pierwsza karta, zobaczę czy ją dobrze widać, na tym bardzo dobrze widać. To jest karta głupiec. No, mi głupiec się bardzo podoba. Jest symbolicznie taki, jak powinien być. Następna karta, proszę Państwa, karta mag jest to mag z opakowania kart i jak najbardziej, bym powiedziała, symbolicznie dobrze przedstawione. Karta kapłanka jeszcze bardziej symbolicznie przedstawiona, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak patrzyłam jeszcze wcześniej, jeszcze kiedy one były nie do kupienia, to jakoś bardziej mnie porwały. Następna karta, kochani, karta cesarzowa. Powiem szczerze, że widziałam ładniejsze cesarzowe w taliach tarota, natomiast cesarz, jak należy, co prawda stojący nie na tronie, ale mocno stąpający po ziemi. Karta kapłan, bardzo dla mnie zaskakująca, szczególnie na twarz kapłana, nie wiem czy widzicie, jest to jakby wręcz bym powiedziała kar, twarz dziecka. Ale na przykład bardzo, ale to bardzo podobają mi się kochankowie i te anioły wokół kochanków. Przepiękna karta kochanków, aż mi dreszcz przeszedł. Proszę Państwa, przepiękny też rydwan i bym powiedziała nieklasyczny, dlatego że widzimy, że rydwan prowadzą lwy. Następnie, proszę Państwa, siła. Gdybym nie wiedziała, że jest to siła. Nie poznała oczywiście po napisie i znaku nieskończoności, to chyba bym miała problem z wpadnięciem na to, że jest to siła. Tutaj widzimy bardzo ciekawie, bardzo zaakcentowaną głowę, nawet z drutem kolczastym i tak jak gdyby pokazane, że tak naprawdę to siła jest w naszym, w naszym umyśle. Idziemy dalej. Eremita. Erymita no, jakoś nie, nie powalił mnie z nóg. Myślę, że jak na eremitę troszeczkę za młody, ale coraz bardziej, proszę Państwa młodsze osoby mają dużo doświadczeń i są e, tak jakby w rozwoju duszy e, i takim ogólnym e, rozwijają się zdecydowanie szybciej. Co mi się bardzo podoba? Przepiękne koło fortuny. Przepiękne, przepiękne. Proszę Państwa, naprawdę przepiękne koło fortuny. Bardzo mi się, e, bardzo mi się podoba i zobaczcie, to chyba będzie moja ulubiona karta z tej talii. Zobaczcie na górze Raj anioły na dole, pie, piekło e, i my jak gdyby nad swoją karmą pracujący. E, karta Sprawiedliwość. E, karta Sprawiedliwość bardzo ciekawa. Otruty człowiek i nad nim debatują. Karta Wisielec. E, też bardzo ciekawa, ładna karta. E, element anielski. Ja myślę, że po prostu w, tym, e, w tej talii jest w ogóle bardzo, bardzo dużo. Aniołów. Proszę Państwa, niesamowita śmierć, niesamowita śmierć. Znowu mi przeszedł dreszcz, i mogę już powiedzieć, że moje ulubione. Karty to na pewno e, koło fortuny i karta śmierć oznaczająca nie, pokazują, na obrazku niebo i trawa. Ja bym powiedziała, pierwsze co mi przychodzi do głowy, w, do głowy przy tej karcie, to bym powiedziała, ogromny spokój, ogromny spokój. Idziemy dalej, umiarkowanie. E, umiarkowanie ciekawe. Umiarkowanie ciekawe. Chyba bym nie wpadła, yy, chyba bym nie wpadła, że to jest umiarkowanie. Proszę państwa, chyba bym na to nie wpadła. No muszę przemyśleć, pomyśleć yy, o tej karcie. Może rzeczywiście przeczytać instrukcję, jaka była geneza tej karty o takiej właśnie symbolice. Później, proszę Państwa, mamy diabła. I bym powiedziała, bardzo ciekawa karta. Nie ma postaci diabła, ale człowiek zamknięty w szklanym pojemniku, nie mogący wyjść, można powiedzieć, może w kieliszku, bo widzimy też w tle alkohol, czyli symbol ewidentnych uzależnień. Następnie mamy, kochani, kartę wieżę. No tutaj symbolicznie bym powiedziała, jak najbardziej dobrze przedstawiona. O, i moja kolejna ulubiona karta, proszę Państwa. Karta gwiazda, przepiękna karta gwiazda, bardzo kolorowa, e, bardzo magiczna, przepiękna. Ja nie wiem, czy nie będę kładła z boku kart, żebyście Państwo lepiej widzieli. Księżyc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak oglądacie moje energetyki. Ja bardzo często mówię, że pomimo, że jestem wróżką i powinnam lubić kartę Księżyc, to ja go nigdy nie lubię. A przynajmniej mniej go lubię niż inne karty, i tutaj nawet na tej karcie widzimy, można powiedzieć, mroczność Księżyca. Słońce bardzo radosne, bardzo piękne. Są to ostateczny, bardzo ciekawy, bym powiedziała bardzo symboliczne, że anioły porywają, porywają albo wznoszą człowieka do góry na wyżyny raju, zostawiając wszystko, co jest materialne, wszystko to, z czym. Związał się na Ziemi i karta świat. Ciekawa karta, dlatego że w normalnym aspekcie zawsze jest przedstawiona kobieca strona, kobieca, kobieta, tak? Rzadko, kiedy jest świat męski, tak? Chyba, że w takich kartach dla e, homoseksualistów. Natomiast tutaj no, bardzo wyraźnie widać postać męską. Dobrze, patrzymy teraz na arkany małe karta a z pucharów, może tak będę kładła. As Pucharów jak a Pucharów, dwójka pucharów, bardzo bajkowa, bardzo romantyczna. Tutaj trójka pucharów, też karta świętowania. Już tutaj widzimy, że w tej, w tej talii przeważnie są postaci męskie w większości. Czwórka pucharów. Czyli karta takiego odizolowania bycia w swoim świecie. I można powiedzieć, elfy, to chyba raczej nie anioły, ale elfy, wróżki ciągną go do świata ziemskiego, żeby się opanował i był w świecie ziemskim. Karta piątka Pucharów, karta żałoby i rozczarowań uczuciowych, bardzo ładnie, symbolicznie przedstawiona przepiękna szóstka pucharów, karta powrotu do przeszłości, karta wspomnień związanych z dzieciństwem, karta z rodziną. Siódemka pucharów. Jak na siódemkę pucharów troszeczkę bym powiedziała dziwnie, ale bardzo miło przedstawiona. Znaczy dziwnie to, że jest odizolowany i w swoim świecie, to nie jest dziwne, że jest indywidualnością. Natomiast dziwne jest to, że jest uśmiechnięty. Ósemka pucharów, proszę państwa, karta samotności, Samotności, potrzeby odizolowania, bardzo ciekawie przedstawiona, potrzeba wytchnienia, zebrania myśl. Dziewiątka pucharów, dobrobyt w każdej postaci, również dobrobyt w ciąży. I dziesiątka pucharów, też przepiękna, aż mi dreszcz przeszedł z tęczą, czyli harmonia w pełnej krasie, spełnienie uczuciowe pod każdym względem. Paść Pucharów jak najbardziej, bardzo fajnie przedstawiony. Rycerz Pucharów medytujący. Myślę, że twórczy też, ale gdzieś twórczość wydobywająca ze swojego wnętrza. Królowa Pucharów, jaka ciekawa. Widzę, że tutaj w postaci Syreny. Król Pucharów też uważam, że piękny. Przepiękne. I proszę Państwa, teraz przechodzimy. Trochę jest inna kolejność, bo zazwyczaj jest tak, że od buław talię się e, rozpoczynają. Tutaj jest troszeczkę inna kolejność, czyli były Puchary, proszę Państwa, a teraz jest As Denarów. As Denarów przepiękny. E, dwójka denarów, dwie możliwości, dwie szanse, dwa kierunki, piękna. Trójka pentakli, ja o niej zawsze mówię, karta farta. Karta farta, wiele rzeczy nam się udaje i robimy to, co nas fascynuje. Poprzez swoje talenty, radość zrobienia tego, co robimy. Mamy pieniądze i jak realizujemy się twórczo. Dla mnie troszeczkę za smutno, ale myślę, że jak najbardziej odpowiada. I zobaczcie, jaka ciekawa czwórka pentakli. Czwórka pentakli w negatywnie jest to karta skąpstwa. Uwięzienia w finansach i widzimy stół i drapiące, drapiący człowiek, właśnie drewniany stół, żeby sięgnąć po pieniądze. Piątka pentakli, karta biedy, widzimy karta biedy, niedostatku, czucia się gorzej, czyli jak najbardziej pięknie przedstawiona. Szóstka denarów, przepiękna, przepiękna karta. Karta dobroczynności, obdarowywania, przepiękna, będzie moją ulubioną. Siódemka pentakli, też bardzo ładnie przedstawiona. To jest zawsze, ja o niej mówię, karta cierpliwości i takiej konieczności poczekania, aż coś rozkwitnie. Trzeba tego pilnować, doglądać. Na tej karcie mam wrażenie, że to już wszystko rozkwitło i już ona plony zbiera. Ósemka pentakli, karta. E, trudu, ale też jakby do, bycia dobrym w tym, e, co robimy, również efektów w tym, co robimy. Dziewiątka pentakli, karta dobrobytu, no inaczej chyba nie mogła być przedstawiona. Dziesiątka pentakli, też karta dobrobytu, ale poczucia bezpieczeństwa, jak również rodzinności. Paść, paść denarów, no trochę biednie przedstawiony, e, ale to bardzo często paść, poprzez swoją pracę, najpierw e, drobne zajęcia e, się bogaci. To proszę Państwa, e, rycerz Pentakli, rycerz Pentakli w, 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 w postaci kobiety, e, którego gdzieś tam e, diabeł mami, tą kartę też muszę przemyśleć, Później, proszę Państwa, królowa Pentakli z rogiem odkwitości. Proszę Państwa, tak bardzo się ucieszyłam, bo to ja jestem królową Pentakli, znak koziorożca. Król Pentaki, li, jaki zadowolony na finansach, gdzie wszystko kwitnie. Oj, nie wiem, czy to nie będzie jedna z moich ulubionych e, kart w tarocie. I mamy, proszę Państwa, As Buław. Jak pięknie, na, nawet bym powiedziała Asice Buław, jak pięknie rozkwita. E, jak wszystko jest radosne, wesołe, gdzie czuć chemię w powietrzu. E, dwójka Buław. E, nieraz jest przedstawiana jako dwie postaci. Tutaj mamy jedną. Ale, ale są dwie buławy. Trójka buław, karta nowych możliwości. Myślę, że po nowe możliwości wyrusza. Karta czwórka buław przepiękna, symbolicznie jak najbardziej dobra. Karta poczucia bezpieczeństwa, nowego etapu w życiu, szczególnie związanego z rodziną. Piątka buław są w jednej drużynie, ale ze sobą walczą jak najbardziej. Szóstka buław, karta zwycięstwa, przepiękna. Siódemka buław, symbolicznie też jak najbardziej dobra, że musi jeszcze wiele przeszkód pokonać, żeby dojść do celu. E, ósemka buław. E, I tu jestem zaskoczona, chyba negatywnie. Bo moim zdaniem po pierwsze ten rozmach idzie w dół, po drugie przebija serce, mimo wszystko, że, że w, środek, w środek jest ta, ten, ta, ta strzała rzucona. No nie jestem zadowolona z ósemki buław, chyba najmniej mi się podoba. Dziewiątka buław wraca wraca, co prawda poturbowany, na poturbowanego nie wygląda, ale radośnie wraca do domu. Dziesiątka, dziesiątka buław, karta przygniecenia. I ja bym powiedziała, proszę Państwa, przygniecenie w bardzo ciekawej postaci. Zobaczcie, że to dziećmi przygnieciony, czyli bym powiedziała radośnie przygnieciony. Paść buław jak najbardziej okej. Okay. Rycerz Buław, no taki bardzo silny seksualnie. Zresztą to, jest, to są karty bardzo silne seksualnie. Królowa Buław, przepiękna, potrzebująca poklasku, i proszę Państwa, król Buław też błyszczący. Przepięknie. Teraz przechodzimy do ostatniego koloru do, do mieczy. As mieczy kojarzy mi się z Kopernikiem, tak? Bardzo silna karta intelektualna nauki, odkrywania nowych rzeczy. Dwójka mieczy, jedna z najgorszych, jedna z najgorszych kart. Muszę ją przemyśleć, co ona oznacza i jakbym mogła ją interpretować. Oczywiście jej znaczenie znam, natomiast muszę się zastanowić, czy on ją ratuje. Czy on ją pogrąża? Bardziej mi się wydaje, że chyba ratuje, że wydawało jej się, że sytuacja jest bez wyjścia, ale pomoc nadchodzi. Zobaczymy, jak one będą umie we wróżeniu chodzić. Trójka mieczy: poranione serce, pobijane miecze w serce i możemy tak powiedzieć, jej nawet postać jest taka. Czwórka mieczy: karta konieczności zatrzymania się, wytchnienia, ale i rekonwalescencji, trochę bym powiedziała tak dramatycznie pokazana. Piątka mieczy. Piątka mieczy, no o niej też będę musiała pomyśleć. Może to jest kwestia coś kosztem czegoś, ale muszę ją przemyśleć w tej talii. Szóstka mieczy karta brama, odpłynięcia na nowy ląd konieczności pozostawienia po sobie tego, co niepotrzebne, i też, jak gdyby, żeby się nie bać. I tutaj widzimy demony, bardzo ciekawie przedstawiona. Siódemka mieczy, karta złodziejstwa, też bardzo dobrze przedstawiona. Ósemka, ósemka mieczy, bardzo często ona jest pokazana jako związane, związane ręce, związany tułów. Tutaj gdzieś ktoś w otchłań jest porwany albo gdzieś się zatapia. Dziewiątka mieczy, bardzo wymowna, karta różnego rodzaju lęków, tak, niemożności spać, spania po nocy, nawet mam wrażenie, że on jest spocony. Dziesiątka mieczy, no tutaj bym powiedziała nad wyraz, ale może prześmiewczo, zobaczcie Państwo minę tej maski, która jest na górze, bo bym powiedziała tak, chyba prześmiewczo, bo normalnie bym się, bym się wydawało. Że, że dobra postać no, musi coś zrobić, może czas ją ogranicza, ale chyba niepokojąca jest ta maska. Paść mieczy, jak najbardziej odkrywczy, w jakimś laboratorium chemicznym. Rycerz mieczy, już tutaj intelektualnie pracujący, zarabiający pieniądze. Królowa Mieczy, też znająca się na tym, co robi. I król Mieczy z książkami. Oczytany mądry ten, który wie. I proszę państwa, to wszystko jeżeli chodzi o tą talię. Mam nadzieję, że wam się talia podoba. I bardzo proszę, jeżeli możecie, to zostawcie komentarze, czy karty wam się podobają, czy karty się wam nie podobają. Chętnie chętnie będę chętnie przeczytam to, co myślicie na temat tej talii. A dzisiaj kochani, już dziękuję i proszę Państwa, tylko powiem, że kupiłam 30 nowych talii kart Tarota, więc myślę, że raz na tydzień, raz na dwa tygodnie będę otwierała nową talię, którą też będę chciała Państwu e, e, pokazać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany kursem Tarota, to też zachęcam do kontaktu ze mną. 608 626 405 albo wejdźcie na moją stronę www.tarotmyślnikwarsawa.com i tam jest wszystko napisane. I nie wykluczam proszę Państwa ze względu na to, że mam dużo chętnych na kurs Tarota. A robię kurs Tarota w małych grupach, żeby Państwa rzeczywiście nauczyć. Nie wiem, czy nie będzie dodatkowego kursu, bo tak to robię raz na rok, ale być może będzie dodatkowy w listopadzie tego roku. Więc jeżeli ktoś by chciał, to bardzo proszę się ze mną skontaktować. A teraz dziękuję Państwu za uwagę i życzę bardzo dużo radości we wnoszeniu magii do swojego życia. Do widzenia, kochani.